sprowadziło. No dobrze, rozumiem. Bóg nas kocha. Jakoś nie widzę, by świat stał się od tego, choć odrobinę lepszy. Nawet bliscy potrafią nas krzywdzić. Jak to zmienić? Jesteś tego pewna? Tak. Posługiwała najbiedniejszym z biednych na tym świecie. Odrzucony i poniżony. Ofiarą przemocy, niesprawiedliwości społecznej i wojny. Matko Tereso, widziałaś, ile zła jest na świecie. Szerzy się ono w zastraszającym tempie. Na szczęście są też ludzie, którzy wybierają dobro, poświęcają się dla innych. Cierpią jedni za drugich, miłują nieprzyjaciół i potrafią przebaczać. Przebaczenie to bardzo trudne. Nie rozmawiałem z synem od lat. Duma nie pozwala mi do niego zadzwonić. Nie udał się Panu Bogu człowiek. Więcej w nas zła niż dobra. Jest ty najbardziej widoczne. Ojcze Święty, przeżyłeś wiele. Wierzysz w to, że zło kiedyś zniknie z tego świata, a na ziemi zapanuje pokój, wolność i sprawiedliwość? Oczywiście. Nastąpi to jednak dopiero wtedy, gdy żaden człowiek dobrej woli, mężczyzna czy kobieta, nie będzie uchylał się od obowiązku walki, by zło zwyciężać dobrem. Obowiązek walki? Jak mamy walczyć? Czym? Jest to walka, którą toczy się skutecznie jedynie bronią miłości. Kiedy dobro zwycięża zło, króluje miłość. A gdzie króluje miłość, króluje pokój. Przykazanie miłości jest podstawowym przykazaniem. Bardzo trudno wcielić się w życie. Nie lękaj się. Pamiętaj, że człowiek sam nic nie zdziała. Musi uwierzyć w pomoc tego, który nas odkupił. Uwierzyć w jego miłość. A wtedy znajdziesz się, aby przeciwstawić się złu. Zadzwoń do syna. Działa przez ludzi dobre drogi. Chce działać przez każdego. Potrzebuje was, wszystkich. Otwórzcie się na działanie tej małej, wielkiej miłości. Thank you.
przebaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieja tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, aby mógł nie tylko szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Przegrałem, ale nie spocznę. Pod pozorem dobra działał będę. Pychę podsycę, żądzę rozpalę i bogactwem zaślepię. Obawię złudzeniem szczęścia, prawdy nie powiem. Ha, ludzie to głupcy, za to pójdą, a potem to już ich problem. Pójdą, lecz nie wszyscy. Twoje dni są policzone. A tak na marginesie, świetnie pan się czuł w rolę. Zawsze wypada w niej dobrze. Jestem niezwykle utalentowany i szybko się przystosowuję. Inaczej bym nie przetrwał. I zwyciężyłoby dobro, a na to nie mogę pozwolić. Niezwykłe, niezwykłe. Ale może pan już przestać grać. Proszę dołączyć do grupy. Szopka? Śrubek? To nie jest miejsce dla mnie. Jeszcze się spotkamy. Pani Dorota. Thank you.
Drodzy Polacy, proszę Państwa. Drodzy Polacy, drodzy Państwo. I zamiast wysłania, który jest wybrany przez Mariusz Jurek, panią Ewę Stanisławską, muzyka pani Mariusz Szczak, celebrata pani Wisława Zawija, Mariola Koświerczak i Anna Szczyta.